Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Detailingowy dziadzia, dzisiaj ze mną ciekawa piana, Kleenex. Wyrwałem ją na Allegro. Ty film widzisz w sumie przed zimą
Ja przed wakacjami zakupiłem tę pianę. Polecił mi go kolega z YouTube'a, który mam nadzieję, że systematycznie ogląda moje filmy. Dzięki, kolego. Że jest z niej bardzo zadowolony. Więc stwierdziłem, szukam. I kupiłem 5 litrów za całe 53 zł. Było gratisowo tam Smart, Allegro, coś tam. Wysyłka gratis, więc zakup roku, można powiedzieć, za 5 litrów ciekawej piany. Tak jak widziałeś, dla mnie bomba. Teraz niuchamy z tego paniaka i zapach. Bardzo fajny, taki kurczę korzenny. On mi przypomina, nie wiem czy nie pianę Evron, coś z Evrona. Oni tam też mieli taki podobny. Fajny, nie jest słodki. Nie jest taki, ciężko mi go do czegokolwiek tak naprawdę porównać, ale jest przyjemny taki, kurczę, coś innego. Bardzo fajny. Kolejna rzecz, rozpuszczenie tej piany w wodzie to jest poezja. Piana jest naprawdę płynna, nie jest gęsta, a pieni się fenomenalnie. Tak jak było widać, domywanie może nie jest jej mocną stroną, a wiadomo, że piany chodzi nam o to, żeby rozmiękczyła brud i to robi to całkiem fajnie. 1 do 10, za długo nie posiedziała. Za gęsta, zdecydowanie za gęsta. Tutaj, momencik, przeczytam. Producent deklaruje sposób użycia, czyli zaleca. Lanca pianowa 1 do 3, ojej, to już musi być naprawdę budyń, do 1 do 15. No, proszę bardzo. I teraz tak, 1 do 20 dla mnie jest idealny. Naprawdę, może piana nie jest fantastyczna, ale bardzo ładnie się rozkłada, fajnie się przykleja do lakieru i fajnie też domywa. A w ogóle dla mnie tutaj jest pH 7, no u mnie pokazało pH 6,5, czyli no troszeczkę oszukał, ale moim zdaniem mieści się w granicach tolerancji do jednego pH, znaczy w sumie do 0,2-0,3, jak to ja bym powiedział w granicach, także chyba muszę go sprawdzić, ten pechometr. Pechomierz? Nie, pechometr. Pechomierz. Nie wiem, pechometr. Muszę go sprawdzić. I teraz tak. Bardzo fajna piana. Właśnie, bardzo fajna piana. Za fajne pieniążki. Za 50 zł. Widziałem też tam za 80. Mnie się udało wybrać za 5 dyszek. Także jestem z niej bardzo zadowolony. Jak dla mnie 1 do 10. Za gęsta. 1 do 20. Jest całkiem fajnie. Naprawdę fajnie. Ale złotym środkiem dla mnie jest 1 do 15. Leży fenomenalnie, kładzie się obłędnie, także super, bardzo Ci dziękuję, kolego, że mnie namówiłeś, w sumie nie namówiłeś, poleciłeś mi ją, więc zaryzykowałem poniekąd i się bardzo cieszę. No dobrze, ja się z Tobą żegnam, zapraszam Cię do dalszej części filmu, jak wygląda zabawa, jak wygląda aplikacja w sumie tej piany 1 do 15. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!